Afnan Supremacy Noir, czy tam Noir. Jest to zapach mroczny, drzewny, jak las po deszczu. Na parfumo.net możemy przeczytać, że jest to zapach sklasyfikowany jako fresh woody, czyli świeży drzewny. Natomiast jeżeli na fragrantice sobie sprawdzimy, to wyskoczy nam, że jest to zapach, który jest odpowiednikiem Bottega Veneta Pure Homme, czy tam Pure Homme. Więc no i takie są opinie też dwóch YouTuberów, którzy chyba to nagrywali, że może początek się trochę różni. Czy pokazałem ze wszystkich stron? Kupiłem starszy batch. Zobaczymy, czy się różni coś w stosunku do tego nowego. Ten nowy sobie psiknąłem testowo w sklepie w Notino. Mieli akurat, więc będę miał porównanie, ale podejrzewam, że aż tak istotnie nie odbiega od. Nie odbiegają od siebie. Teraz lepiej widać opakowanie. Bardzo eleganckie. 150 zł. Właściwie to 149. O, tutaj jest batch number. Widzicie? 2019. Dla niektórych to robi różnicę. Czasami się zdarza, że się różnią w zapachu starsze batche od nowszych. Tak samo w Armafie jest. Dobra. Co on ma w składzie? A no właśnie. W składzie możemy przeczytać, że to nuty głowy to świerk, fiołek, bergamotka. Nuty serca to sosna, skóra i lawenda. A nuty bazy to labdanum i patchouli. Buteleczka prestiżowa, tak samo jak opakowanie z przodu. Symbol wybity jakby, w sensie to jest metalowe. Pewnie można byłoby sobie to oderwać, jakby ktoś chciał. Nie ma napisanego batch. W sensie, wiecie, był tam na opakowaniu. Myślałem, że to się rusza. A to się nie rusza. Nie ma magnetycznej zatyczki. Czemu ostrości nie chcę złapać? Batch number był wyryty na tym opakowaniu. Dziwne. A nie, sorry, jest tutaj. Już pokazywałem wcześniej. Dobra. Psiknę sobie nim. Buteleczka jest naprawdę ładna. Fajnie leży w ręce, ciężka. Faktycznie, jak się psikniesz na początku, sprawia wrażenie czegoś bardzo poważnego z nutami drzew. Nie wiem, czy to właśnie kwestia świerka czy sosny. Świerku czy sosny. No, czegoś na pewno, może też z dodatku skóry. Psikałem się nim nowszym batchem w Notino. I psikałem się też Bottegą Venetą Pure Homme. I ta Bottega Veneta rzeczywiście jest bardzo zbliżony. Tam ludzie piszą, że na początku jest wyczuwalne coś innego. Może jest rzeczywiście. Bo teraz jakby czuję te świeżo drzewne nuty, które wchodzą trochę w mroczne, deszczowe. Zapauzuję na chwilę wideo. A właściwie to na pół godziny, i potem wrócę i wam powiem, czy przypomina bardziej Bottega Veneta. Dobra, wróciłem. Faktycznie jest bardzo podobny do Bottegi Veneta Pure Homme.
90 ml kosztuje 370 zł. Możecie dorwać czasami za 320 albo 300, zależy czy będą promocje czy nie. W chwili obecnej kosztuje 370 i jeżeli nie chcecie wydawać 370, a mieć podobny efekt, to możecie kupić Afnana za 159. Ja go wystawię na Allegro za 130. No bo psiknąłem tylko teraz, tak jak widzieliście. Czasami testuję sobie po prostu zapachy i potem wystawiam. Więc jak ktoś będzie chciał, to może sobie okazyjnie kupić. To by było na tyle. Dzięki za uwagę.